Turcy Wiedźmina 2 posiadali wiele pomysłów na to, jak uprzykrzyć życie tym, którzy grali w piracką kopię gry. A to uśmiercali Geralta w losowych momentach, a to podstawiali jakiegoś babszczyla do scen miłosnych. Nikt się jednak nie spodziewał, że będą wzywali do zapłaty osoby, które, i tutaj muszę dodać, że najprawdopodobniej, pobrali nielegalną wersję gry. Podobno w samych Niemczech rozesłano tysiące listów z wezwaniem do zwrotu ponad 900 euro. City Projekt szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu. Myślicie, że to był dobry krok w walce z piratami? Dajcie znać w komentarzu.